Nie jest nigdy tak, że doświadczając, czyli wchodząc w tajemnicę twarzy innego, ja pozostawiam na boku siebie. Wręcz przeciwnie, jest tak, że ja poprzez tego innego, poprzez jego twarz, poprzez jego spojrzenie, na nowo odczytuję siebie. I od tego momentu ja już nie mogę patrzeć na siebie tylko i wyłącznie swoimi oczami. Ja muszę popatrzeć na siebie także oczami tych, którym daję świadectwo. Jak to Rilke kiedyś mówił, zatkaj mi uszy, zasłoń mi oczy, a kiedy w oczy i w uszy i w mózg rzucisz swe płomienie, ja ciebie na krwi mojej będę niósł. Otóż jest coś takiego, że my na własnej krwi niesiemy tych, którym dajemy świadectwo, a inni, ci, którzy dają świadectwo nam, niosą na swojej krwi każdego z nas. I to właśnie jest spotkanie, twarz innego.